W sobotę, 19 sierpnia, na plaży Patelnia w Grabinie Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uświadamiało, jak ważna jest znajomość pierwszej pomocy. W trakcie spotkania odbyły się pokazy ratownictwa wodnego, sprzętu ratowniczego oraz podsumowano 8. edycję programu Bezpieczne Wakacje z WOPR i Orlen. Podczas wspomnianej akcji były przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy, pokaz pierwszej pomocy dla osób zainteresowanych. Dodatkowo była prowadzona edukacja na temat bezpiecznego zachowania się nad zbiornikami wodnymi. Dodatkowo były przyjazdy łodzią ratowniczą, jak i skuterem ratowniczym. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ludzie starają się być coraz bardziej świadomi, dopytują się o bezpieczne zachowania nad wodą, co nas bardzo cieszy. Plaża Patelnia w Grabinie pod Płockiem jest jednym z najlepiej strzeżonych kąpielisk w okolicy. Wszystko dzięki projektowi Bezpieczne Wakacje z WOPR i Orlen. To jest taki, można powiedzieć, flagowy nasz projekt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj, oprócz tego, że jest to miejsce bardzo ładne, odwiedzane przez wiele tysięcy osób, to tutaj standardy bezpieczeństwa zostały zawyżone w stosunku do ustawy, która reguluje bezpieczeństwo nad wodami w Polsce. Do tego stopnia, że mamy tutaj również łódź motorowodną, mamy tutaj sprzęt nurkowy, gdyby trzeba było zejść pod wodę, a więc tak jak powiedziano, przede wszystkim ilość kolegów tutaj pracuje, generalnie w przepisach jest nie mniej jak 2, tutaj pracuje zawsze nie mniej niż 3 osoby, a więc jest to miejsce bardzo bezpieczne. Należy pamiętać jednak, że to od nas samych zależy, jak spędzimy wypoczynek nad wodą, czy kąpanie się w akwenie lub opalanie się na plaży nie zakończy się nieszczęściem. Staramy się lansować tezę już od dłuższego czasu przeniesienia tego, zawsze powtarzam, ciężaru ratunkowego bezpieczeństwa z nas ratowników na wypoczywających. Oczywiście nie jest to chęć, że tak powiem, pozbycia się własnych obowiązków czy chęci wykonywania tych obowiązków, tylko dotarcia do świadomości wypoczywającego nad wodą, że to, czy on się stanie poszkodowanym, czy nie, w dużej mierze zależy od jego zachowania. To nie jest tak, że to woda jest winna, najczęściej przynajmniej, nie inne czynniki, tylko moje własne zachowanie. I mówimy o tym, jak się zachowywać bezpiecznie i co robić, żeby tych sytuacji niebezpiecznych nie było, tak? Więc tak jak powiedziałem, staramy się lansować tezę samoratownictwa i przeniesienia z nas, ratowników, na osoby wypoczywające. Chcielibyśmy się stać generalnie tłem dla wypoczywających nad wodą, a nie być pierwszoplanową postacią, bo nie my tutaj, że tak powiem, jesteśmy najważniejsi, tylko wypoczywający. My jesteśmy dla nich, a nie odwrotnie, tak? Wbrew pozorom, zachowanie bezpieczeństwa podczas plażowania nie jest zbyt skomplikowane. Należy jedynie przestrzegać kilku zasad. Przestrzegać takich zasad, jak mieć świadomość swoich umiejętności pływackich. Nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Gdy jest tak słoneczny dzień jak dzisiaj, przed gwałtownym skoczeniem do wody, na głęboką wodę, schłodzić ciało, żeby przyzwyczaić naszą temperaturę ciała do tej kąpieli. I oczywiście, jeżeli wchodzimy do wody i najczęściej, wiadomo, na tego typu obiekty przyjeżdżamy, czy to z rodziną, czy to ze znajomymi, poinformować naszych współtowarzyszy: słuchaj, wchodzę do wody. Wtedy ta osoba będzie miała świadomość, co się dzieje z tą osobą, nie? Bo nie wiadomo, czy gdzieś poszła do toalety, do baru, a jeżeli po prostu długo nie wraca, można wtedy wezwać pomoc i uratować życie tej osoby. Jeśli będziemy stosować się do zaledwie kilku uwag, ryzyko zagrożenia naszego zdrowia i życia podczas wypoczywania nad wodą spadnie do minimum. Przed ostatnią sobotę sierpnia odbył się również pokaz ratownictwa wodnego. Podejmowano z wody przy pomocy łodzi i skutera osobę, która udawała poszkodowanego. Na ochotnika zgłosił się jeden z plażowiczów.